Dzień dobry Państwu. W moim wypadku też dobry wieczór, bo dochodzi godzina 12 w nocy. Cieszę się, że moje 28 odcinków do tej pory ma jakiś odzew i że został chwalony za prostotę. W przekazie, w słownictwie, w wyrażaniu się, czy są po prostu proste. I na bazie tej całej prostoty postanowiłem stworzyć szablon prostota. Szablon prostota ma na celu pokazanie Państwu ideę budowy szablonu. Do tej pory pokazywałem Państwu działanie na frameworkach. Czy to jest dobry pomysł, czy zły pomysł, Państwo ocenią sobie sami. Jeżeli Państwo nie chcą się bawić w budowę swojego szablonu, to pominijmy ten odcinek. Jeżeli Państwo chcą zrozumieć ideę budowy szablonu dla Joomla, to ten odcinek jest dla tych osób. Nie nauczę tutaj Państwa budować szablonu, bardziej nauczę Państwa tutaj ideę budowy szablonu, ponieważ jest to za prosty szablon, żeby się czegokolwiek tutaj nauczyć poza ideą. Ta idea budowy szablonu pozwoli nam poznać, co jest nieodzowne przy budowie szablonu oraz jakie elementy wchodzą w skład szablonu dla Joomla. Zacznijmy może od elementów, plików i folderów, które są nieodzowne do budowy szablonu. Mamy tutaj taki folder, w którym mam te swoje pliki zgromadzone. Ten folder po spakowaniu w zip, plik zip będzie instalowany na serwerze jako szablon, czyli musi być najpierw spakowany. Najważniejszym plikiem, w sumie wszystkie są najważniejsze, ale najważniejszym plikiem jest plik index.php. To jest ten plik. Zawartość tego pliku, proszę Państwa, wygląda w ten sposób. Ja stworzę pewnego rodzaju strukturę naszego szablonu. Jeżeli ktoś zna HTML i trochę PHP, chociaż PHP nam nie jest potrzebne tutaj, tak to starałem się zrobić, żeby PHP nie było potrzebne i nie będziemy w ogóle mówić tutaj o PHP z pewnym małym wyjątkiem, to zrozumie, o co tutaj chodzi. Czy tak jest zbudowany szablon plik index.php. Teraz kolejnym bardzo dla nas ważnym plikiem jest plik template details. To jest ten plik. Jego struktura wygląda tak. Chwilę się zatrzymamy przy tej strukturze, troszeczkę Państwu opowiem. Plik się składa z. Jest to plik informacyjny dla instalatora, jak i dla samej Joomla. W tym pliku posiadamy podstawowe informacje na temat, kto witrynę stworzył, kiedy stworzył. Może dlaczego stworzył. To jest właśnie tutaj ten section description, gdzie możemy napisać coś więcej. No, jakie licencje jest rozpowszechniane, jaka jest jej wersja. A to jest to właśnie ta sekcja tutaj, która jest zaznaczona. Następna sekcja to są pliki. Tutaj musimy wpisać pliki i foldery, które wchodzą w skład naszego szablonu. Ale uwaga, nie wpisujmy plików, które wchodzą w skład folderów. Czyli jak tutaj mamy folder CSS, to nie wpisujmy, co wchodzi w skład folderu tego, jakie pliki wchodzą w skład folderu. Wpisujmy tutaj tylko te pliki, które są w folderze głównym. Czyli te wszystkie cztery pliki oraz dwa katalogi. To jest zawartość tutaj. I ostatni element to jest sekcja pozycji, czyli wypunktowujemy wszystkie pozycje, które są w naszym szablonie. I to jest budowa pliku template details.
Niestety nie możemy tutaj nic więcej zmienić ani ująć. Jest to podstawa pewnego rodzaju. No, ostatnim plikiem, który jest nam bardzo potrzebny, mieści się w folderze CSS. Jest to default plik arkusz ze stylami CSS. Tak on wygląda w notatniku, ale my notatnika nie będziemy używać. Będziemy używać takiego programu Notepad+, który nam bardzo ładnie koloruje tutaj składnie. Tak wygląda zawartość pliku default CSS. Jest to podstawowa, bezwzględnie podstawowa, proszę Państwa, zawartość. Nie wyczerpuje opisu całego szablonu. Ale jak mówiłem, nie będziemy się tego tutaj uczyć, tylko chcę Państwu pokazać ideę budowy szablonu. Na podstawie tej idei Państwo będą mogli tworzyć może jakieś bardziej rozbudowane szablony, a jeżeli brakuje Państwu koncepcji, chcą Państwo poznać więcej, to zapraszam Państwa na kurs, mój kurs na temat Joomla 2,5, który powstaje. Powstały na razie dwa tomy, w którym będę mówił o tym, jak dokładnie zbudować szablon bardziej złożony niż prostota. Dobrze. Ostatni folder, który nas interesuje, to jest Images. Z uwagi na to, że w Images nie będę używał żadnych obrazków, to w Images nic nie mam, ale tutaj wstawiamy obrazki, które wchodzą w skład szablonu. W prostocie nie ma obrazków, więc cóż, będzie bez tego. No i ostatnie dwa pliki to jest podgląd naszych szablonów, czyli grafika, w której pokazujemy, jak nasz szablon wygląda. Może to być to zdjęcie autora szablonu. Nic nie stoi na przeszkodzie. Ale zasada jest taka, że jest to podgląd szablonu. Dobrze, proszę Państwa, przejdźmy w tej chwili do pliku index.php. I jemu się troszeczkę przyjrzyjmy. Szablon prostota jest po polsku. Wszystkie elementy, które mogłem opisać po polsku, czy uważałem, że są do opisania po polsku, są opisane po polsku. Dotyczy to index.php, jak i pliku default CSS oraz template editors. Wszystkie elementy, które mogłem wpisać po polsku, wpisałem. Niestety są pewne elementy stałe, które są po angielsku i muszą pozostać po angielsku. No i tłumaczenia tutaj nic nie pomogą, a mogą bardziej zburzyć nam działanie szablonu. Pierwsze trzy linijki możemy tak naprawdę przekopiować, proszę Państwa, bez zastanawiania się, co jest i po co, dlaczego tutaj jest. Tak naprawdę nie wnikajmy w to, no bo po co? Kiedy ten element jest stały i musi być w każdym szablonie. Może się troszeczkę różnić, ale... Następna sekcja to jest sekcja head. Jak mówiłem, wszyscy, co znają HTML, wiedzą, do czego sekcja head służy. Jest to nagłówek. Nie mogę tego nazwać nagłówek, bo jest to stały element języka HTML. W nagłówku mamy dwie linie w naszej prostocie. Linia pierwsza to jest ładowanie sekcji head. Czyli nasz szablon pobierze z Joomla wszystkie informacje, które są potrzebne do budowy nagłówka. Tutaj właśnie będą załadowane informacje na temat słów kluczowych, metaopisy i parę innych elementów, które powinny się tutaj pojawić, jak autor, za pomocą czego jest generowany szablon. Ta sekcja H nam się bardzo mocno wydłuży. Druga linia to jest informacja albo rozkaz dla szablonu, aby załadować plik CSS. On jest CSS, default CSS, jego możemy nazwać inaczej. Nie pomyślałem o tym, mogłem go nazwać na przykład prostota CSS. Nazwa pliku nie ma znaczenia, ważne, żeby odzwierciedlał rzeczywisty stan.
Czyli jeżeli fizycznie jest prostata, to i tutaj też musi być prostata. I musi leżeć w folderze CSS. Tak mówi kanon. I w sumie, jeżeli chcemy załączyć jakiś plik JavaScript czy drugi CSS, to możemy go tutaj spokojnie załączyć. Jak Państwo zrobią sobie podgląd innych szablonów, to Państwo zobaczą, że oni tutaj czasami bardzo dużo rzeczy ładują. W prostocie nie ma takiej potrzeby. Co skutkuje tym, że nie będziemy mieli na przykład animowanego elementu menu rozwijanego takiego. Dobrze. Sekcja body to jest dokładnie to, co odpowiada za pokazanie się naszej strony. Czyli jak ta strona wygląda. I sekcja body to jest całość o tego. To wszystko, co widzimy w przeglądarce. To jest sekcja body. Czyli wszystko w przeglądarce. Ta sekcja dzieli nam, jest później podzielona w tym szablonie, na pewne podsekcje, podpola, nie wiem jak to nazwijmy. I teraz te podpola troszeczkę omówię Państwu. Pierwsze pole to jest pole pas górny. Proszę zobaczyć, jak nacisnąłem tutaj na otwarcie diva, to nam pokazało się, gdzie ten pas górny się kończy. Czyli tutaj mamy pas górny. Pierwszy to jest div, czyli określenie tego pola, a drugi element to jest opis doc, w którym odwołujemy się w arkuszu CSS, czyli to jest jakaś część i w jaki sposób ma wyglądać ta część jest określone tutaj, pas górny. A pas górny mamy opisany w arkuszu CSS, który został tam załadowany i pas górny mamy opisany tutaj. To jest pas górny, czyli ten pas górny, oto mówi, żeby odwołać się w tym pliku do tego. I tu mamy napisane, w jaki sposób ten pas górny powinien wyglądać. Czyli mamy brąz, szerokość 100%, wysokość 60% i linie na dole, czy jeden piksel. Jak to wygląda rzeczywiście, proszę popatrzeć. To jest ten kontener górny, pas górny. On jest opisany szerokość 100%. Kolor, jaki jest każdy widzi. Kolory możemy dawać w języku angielskim lub też za pomocą cyfr. Dałem tam w języku angielskim, ponieważ zróbmy sobie teraz taki mały eksperyment. Dla nas, którzy się uczymy, to warto jest stosować nazwy angielskie. Otworzyliśmy sobie taki panel w Firebook, który pozwala nam podejrzeć naszą stronę w jakiś sposób i uwaga, że tak powiem, na żywo zmieniać pewne elementy. Proszę zobaczyć, tutaj mamy opisany ten pas górny, przeglądarka nam, ten wtyczka do Firefoxa mówi nam, że pas górny odczytaliśmy tak i tak. Czyli tu mamy jego opis. I on jest tutaj wyświetlony. Jak sobie tutaj znajdziemy po lewej stronie, to jest odczytanie pliku index.php, a to jest odczytanie pliku CSS. Czyli w indeksie PHP pas górny to jest to, które nam, co się nam tak podświetla tutaj, w tej chwili. A tu mamy ten opis tego. Dlaczego dałem salt brown? Ponieważ jak tutaj znajdziemy kursorem, to możemy sobie zmieniać. Zmieniamy za pomocą przesuwania strzałki w górę czy strzałki w dół. W ten oto sposób możemy sobie tak kolory tutaj zmieniać. Na podstawowych ileś tam kolorów. Bodajże jest ich 250 coś, ale mogę się mylić. Tak naprawdę nigdy nie sprawdzam. Przypuszczam, że to są podstawowe kolory. No i sobie sprawdzamy, co nam to jest.
to zawartość, ten wpis tutaj, możemy zrobić kopiuj i wrzucić go sobie tutaj do tego naszego pliku CSS zamiast tego Silbrown. Dobrze. Czyli mamy pas górny. Pas górny w naszym indeks PHP składa się z czegoś takiego jak jeszcze górny kontener, który jest opisany tutaj, górny kontener, a górny kontener to jest, proszę Państwa, o ten element. O, stąd, dotąd. Mówi nam, że ten górny element, górna rama, żeby się nie zagubił tutaj, o tu. Górny kontener ma 960 pikseli z szerokości. Fajnie. Górny kontener składa się z nawigacji górnej. Proszę zwrócić uwagę, jak ja tutaj przyciskam, to tam się podświetla to. Nawigacja i szukaj. Popatrzmy, gdzie to jest w naszym indeks PHP. To jest właśnie to. Nawigacja, czyli tu się zaczyna nawigacja. ID nawigacja, czyli odsyłamy się tutaj do naszego pliku default CSS i tutaj mamy opisaną nawigację. Szerokość 600, wysokość 60, marginesy i odpływanie po lewo i tak dalej. Dobrze. Teraz, proszę Państwa, tutaj mamy kolejny element, czyli szukaj. Załaduj moduł o nazwie szukaj. Ten element to jest stały element. JDOC, dwukropek include. Ten jest stały element. Typ moduł. Nazwa modułu szukaj. Ten szukaj, nazwa modułu musi być zawarta w tym oto tutaj pliku, czyli szukaj, pozycja szukaj. Każda pozycja musi być tutaj zawarta. Czyli to są właśnie nazwy pozycji, które nam się później będą wyświetlały przy wstawianiu modułów. Typ moduł. W gruncie rzeczy mamy dwa typy w naszym szablonie prostota. Typ moduł. Dobrze, i to jest nasz cały nagłówek. O, zrobiłem się, cały ten tutaj nagłówek. Drugi kontener to jest kontener, który ja nazywałem treść. Mamy tutaj ten kontener treści. To jest wszystko to tutaj. Główna rama to jest, ma szerokość 960, czyli główna rama to jest to. Run. I proszę zobaczyć. Mamy tak. Kontener treści, czyli to wszystko, co tam jest na dole, który jest główna rama, czyli główna rama to jest właśnie o to, o stąd, to nam się podświetla tutaj i składa się z treści, czyli czegoś tu, takiego jak tu treść, którą rozbiłem na bardziej nie ja, tylko Joomla rozbiła na pewne dodatkowe elementy H1 i tak dalej. Block future to jest. No nie, nie będę tego wyjaśniał. I tutaj mamy te główne elementy. U nas to. Znaczy, tutaj już zaczynam wchodzić troszeczkę w rzeczy, które nie chcę wchodzić, ponieważ w prostocie mam przekazać ideę. No ale to nic. Tutaj mamy ID treści, czyli treść, która się składa z dwóch nam elementów, czyli moduł slajdy oraz, który już znamy, wiem jak wygląda, załaduj moduł o nazwie slajdy, styl XHTML. Ale tutaj mam taki nowy element, czyli załaduj komponent. Jak wiemy, proszę Państwa, komponent
To jest na przykład artykuł, to jest elementy sklepu, tutaj będą produkty, to miejsce, gdzie wyświetlane są zdjęcia galerii. Wszystkie, cały ten komponent to jest właśnie o to. Kolejny element to jest kolumna, będąca u mnie tutaj po prawej stronie, którą mamy opisaną właśnie tutaj kolumnę. Jak Państwu mówiłem, są to opisy po polsku, więc proszę sobie zobaczyć, jak to wygląda. Dalej mamy stopkę, które są odwołane, jak widać tutaj wszystko. Mamy główna rama, treść, kolumna, stopka. To jest główny opis, układ pozycji, który nam mówi, jaką mają wysokość, szerokość, kolorystykę. Ogólna typografia, naprawdę bardzo ogólna. Podstawowe elementy w pliku CSS opisaliśmy. Wygląd linków, czyli tych elementów klikalnych. Menu górne, jak ma wyglądać. Akurat tam nie mam, no ale tutaj przynajmniej podstawowe elementy trzeba opisać. Menu, stopka, bo w stopce można zrobić albo menu, albo coś innego sobie wstawić. Okienko szukaj. Wyniki wyszukiwania, no skoro mamy szukać, to wyniki wyszukiwania, jakaś tam paginacja, proszę Państwa, artykuł, wygląd artykułu w podstawach i kolumna. Tu mamy opis kolumny, margines 42 i ma zajmować całą resztę. Dlaczego, proszę Państwa, nie jest opisana kolumna w szerokości? Bo po prostu ma zająć całą resztę. Czyli system sobie wyliczy, jak przeglądarka, że jeżeli opisaliśmy, że cała strona ma mieć, przewijmy na górę, cała strona ma mieć 960. Czyli tutaj mamy 960, stąd dotąd. A przepraszam, stąd dotąd ma być 960, a stąd dotąd jest 600, to na kolumnę pozostawiamy resztę. Proste. To jest, proszę Państwa, idea budowy szablonu. Tak jak Państwu mówiłem, poszczególne elementy możemy sobie rozwijać i za pomocą Firebuga na przykład zmieniać kolorystykę czy dodawać poszczególne rzeczy. Spróbuję Państwu coś takiego pokazać. Mamy tutaj kolumna. I szerokość 320, a jak zrobimy sobie mniej, to widać, że nam się tutaj zmniejszyło. Możemy sobie zrobić 320 i zróbmy coś takiego na przykład bardzo efektownego, co od razu będzie widać. Klikając tutaj dwa razy, damy sobie background red. O, zmieniło się, może red to nie jest zwykły kolor, ale w hitę. Piszmy, czyli białe. Lepiej widać. Oczywiście możemy tak to sobie zmieniać. I tutaj będziemy mieć tą część na biało na przykład. Oczywiście możemy sobie skopiować to. Dokładnie z tym średnikiem na końcu. Zrobić kopiuj. I tutaj, gdzie mam opisaną kolumnę, to tutaj możemy sobie to wkleić. Kolumna dodamy tutaj. O, zróbmy Ctrl-V i już mamy opisane kolumna. To czy, proszę Państwa, to będzie jedno po drugim, czy też w jednej linii, nie ma tak naprawdę znaczenia. Proszę sobie poeksperymentować. Myślę, że Państwo znajdą w sekcji Download zawartość tego pliku i będą sobie Państwo mogli go rozpakować, rozebrać, rozłożyć i zrobić z tym, co Państwo będą chyba chcieli. No chyba tak, zrobimy, że można go używać, tego szablonu, do czego się chce, z wyjątkiem od sprzedaży i celów komercyjnych. Czyli na podstawie tego szablonu nie budujemy stron dla komercyjnych przedsięwzięć. Szablon jest do nauki tylko i wyłącznie i nie można go odsprzedawać. O, myślę, że tak się możemy umówić. Możemy się uczyć, pokazywać kolegom, znajomym. Można zbudować swojego bloga własnego, ale nie możemy zarabiać na tym szablonie. No cóż. Nie pokazałem Państwu, jak
budować szablon, pokazałem jedynie ideę budowy szablonu. O budowaniu szablonów opowiem w kursie płatnym dla Joomla 2,5. Dziękuję.